pewno znakomita gra Blazing Game'a, to nie ulega żadnej wątpliwości, bo trójki, które trafiał zespół przeciwny, były spowodowane tym, że Blazing Game miał znakomitą penetrację, której żaden z naszych zawodników nie potrafił utrzymać i stąd przy asekuracji głębokiej, my musieliśmy schodzić do głębokiej asekuracji, otwierały się pozycje rzutowe i mieli 10 trójek na prawie 50% skuteczności i to zdecydowanie zaważyło o wyniku. Ale to jest jeden z elementów. Drugi z elementów to jest 26 punktów straconych z kontry przez nasz zespół i 11 rzutów powtórnych. To straciliśmy 37 punktów tych łatwych punktów, o których od początku sezonu mówimy, że jeżeli w tym elemencie będziemy lepsi od przeciwnika, to stwarzamy sobie szansę na zwycięstwo. My z kolei 15 punktów z kontry i 2 punkty z rzutów ponowionych, to jest 17, to jest dokładnie 20 punktów różnicy tylko w tych elementach, które nie są być może jakąś sztuką koszykarską, tylko koszykarskim rzemiosłem. I to jest właśnie ta przewaga, która była. 24 punkty przegraliśmy, a w tych elementach 20 punktów, ale ja chciałbym zdecydowanie tutaj podkreślić, że ojcem zwycięstwa dla zespołu czarnych był Blazing Game, którego nie potrafiliśmy powstrzymać na znakomitej penetracji. Dzisiaj zagrał naprawdę rewelacyjnie i stąd pootwierał pozycje rzutowe dla obwodu. Trener wszystko powiedział, no po prostu Sulc był dzisiaj lepszy, zbierali, dorzucali, grali zespołowo. No i dzisiaj tak jak podkreśliłem, dzisiaj byli lepszą drużyną. Po dłuższym czasie zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze zespołowo i to, jak trener powiedział, to oczywiście to Gerald to wszystko tworzył ten pierwszy ten krok, a potem po jego podaniach inni gracze też bardzo dobrze dzielili z piłką między sobą i to po prostu w ataku nam bardzo dobrze pracowało i potem trafiali rzuty już z otwartych pozycji, czego brakowało wcześniej. I cieszy jedna rzecz, która naprawdę była też bardzo ważna przy tym meczem, to kto wygra zbiórki, to może zdecydować o tym meczu. W tym meczu naprawdę wszyscy bardzo dobrze walczyli, i podkaszowe, i obwodowe gracze na zbiórkach. Zrobiliśmy to, co przed meczem wszyscy rozmawialiśmy, gdzie jest najsilniejsza strona ze Stalu, to szybki atak, który naprawdę ma duży, duży bardzo talent i przeciwko wszystkim drużynom ostatnio też mecz w Sopocie też rzucili 25, może więcej punktów na szybkim ataku. To zatrzymaliśmy ich, to naprawdę było. A sami po zatrzymaniu bardzo dobrze przechodziliśmy na szybki atak. Widzieliśmy, że drużyna ze Stalu jest bardzo dobra, szczególnie u siebie, że w tym sezonie grają bardzo dobrze. Ostatnio nam się troszeczkę nie wiodło, każdy mówił, że jesteśmy w dołku i na pewno to zwycięstwo dzisiaj z tak silnym przeciwnikiem jak Zastal na pewno nas podbuduje i zmotywuje do dalszej walki i ukierunkuje nas, jak musimy pracować, jak musimy grać. Jeżeli gramy zespołowo i tak jak graliśmy w pierwszej rundzie, gramy taką obronę, myślę, że no, w tym roku możemy dużo osiągnąć i w końcu może zrozumieliśmy to po tylu porażkach i teraz wróciliśmy na właściwy tor. Chciałem podziękować drużynie, pogratulować drużynie ze Stalu, że no, stawia naprawdę bardzo dobre warunki.